Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy, kontynuujemy właściwie naszą przygodę w Anavout. W ostatnim odcinku udało nam się kolejną osobę zrekrutować do naszej fantastycznie rosnącej, dosyć szybko nawet, rodzinki ludzi, którzy walczą z magicznymi nie wiadomo cosiami. No a w tym odcinku prawdopodobnie dostaniemy kolejne zadanie i będziemy mogli sobie je rozwiązać, być może nawet używając naszą nową właśnie poznaną dopiero co koleżankę. Tego się wszystkiego przekonamy już niedługo. Moi drodzy, zapraszam was do subskrypcji kanału, jeśli wam się podoba seria. Ja natomiast już schodzę z naszego, z naszej kryjówki, że tak powiem, tutaj na stryżku prawie, że można powiedzieć, placówki Anavout i schodzimy niżej, może porozmawiać z kilkoma ludźmi, jak to zazwyczaj mamy po zadaniu. Tak się zaraz zastanawiam, czy przez cały czas były to takie jakby fragmenciki ognia w powietrzu tu widoczne, czy dopiero teraz się pojawiły? Może były wcześniej, ja po prostu nie zwróciłem uwagi. No nieważne, porozmawiajmy sobie najpierw z naszą tutaj dobrą koleżanką. Oj, trzeba było właśnie, mogliśmy cię kurczę zabrać ze sobą w takim wypadku, Mandana. Ale nie, stare czasy? Chcemy czegoś więcej się dowiedzieć. Czy twoja matka też była dżinem? Not formidable, but merely human. I do not often dwell on the past, but I dare not forget it. I am the daughter of the pirate queen of Ulster, and her legacy lives through me. Speaking of which, I must continue my training. I will see you at the meeting. Tylko tyle masz nam do powiedzenia? Coś mi się w to wierzyć nie chce. Może jakieś dodatkowe opcje jeszcze się pojawi, jak sobie tutaj klikniemy. Nie będziemy kłamać, to już kolejny raz sobie to powtarzam, tak dla pewności. Ale jak tam Vicky się trzyma? Okej. Dosyć szybko się zbratały, tak siostrzyły właściwie, używając odpowiednich genderowych określeń, że tak powiem. Jakiekolwiek przemyślenia na temat ostatniej misji? She accepted her powers for personal gain and refused to accept the consequences for what happened, leaving her alive. And with her powers intact, shows a trust in human nature that I have not cultivated. I can only hope it does not backfire. Znaczy, my ją zostawiliśmy przy życiu, dlatego że nie jesteśmy po prostu mordercami, takimi zwłaszcza jak ona. Plus, może kiedyś ten dług wdzięczności za to, że ją zostawiliśmy w spokoju, to ona nam zwróci. To takie może trochę wyrachowane myślenie, ale kto wie, tak się może zdarzyć. Na ten moment jednak, no jest ona wciąż tam na tym posterunku policji. Mam tylko nadzieję, że nie abuzuje swoich zdolności. No chyba obiecaliśmy jej, że wpadniemy po nią, jeżeli się dowiemy, że abuzuje. I troszkę za bardzo odwala. Na ten moment niech sobie już tam będzie. A jakieś pytania mamy jeszcze a propos Mandany, czy raczej wszystko już wiemy? Ta matka była piratem? Tak, była królową piratką, okej. She ruled the waters of half of the old Irish kingdoms before she was through. Her portrait hangs in the study. She was a formidable woman, but in the end, merely human. Though it has been centuries since she passed, I still remember her. Every time I swing this blade on my back. Okej. To dobrze pamiętać swoją matkę, jakby nie patrzeć. Nawet jeżeli to już tyle czasu minęło. I will do my best to answer. Na drugą. Królowa piratów. Co to dopiero musiała być za sytuacja tam na morzu? Zostawmy to w spokoju. Właściwie rozmowę z Mandaną zostawmy na razie w spokoju. Chyba wszystkiego dowiedzieliśmy się od niej. Zobaczmy, co u Ilaya słychać. U naszego ulubieńca księgowego. Hey there, you're awake. I was quite the harbor cruise last night. Most people would pay good money for that. Właśnie, albo ewentualnie po to, żeby już tego więcej nigdy nie musieć zobaczyć. No, ale jakby nie patrzeć, to jest coś, o czym można później wnukom opowiedzieć. O ile akurat nie jest się częścią kultu, nie kultu, tylko organizacji, która jednak jakby wybudowana jest na sekretności. No cóż. Cóż, za dużo nie pozwiedzaliśmy. Brass ones on that guy. Showing up in the middle of the harbor like he did. Supernatural creatures used to be more skittish. They worked in the shadows. They're getting braver, bolder.
flexing their muscles in front of mundanes. And if that goes unchecked. No chodzi na to, że my też musimy uważać. I może trochę zacząć grać ostrzej, że tak powiem, z tymi wszystkimi supernaturalnymi bytami. Ile, czy coś nie tak? Nothing's wrong and everything's wrong. Sorry, I'm not making a whole lot of sense, am I? Znaczy, coś się stało, widocznie. There was a fire mage. His name was Alden. Okay. He got bold too. He killed people with his power. Whole villages, armies. Nobody could stop him. He was my great grandfather. Oh. I know where this leads. It's never anywhere nice. Anyway, see you at the meeting. Ty no, ale Eli, słuchaj, ty nie jesteś swoim pradziadkiem, jesteś oddzielną kompletnie osobą. Tutaj warto mieć faktycznie na uwadze go jako jakaś taka historia ostrzegawcza na przyszłość, ale też nie ma co za bardzo może brać do serca sobie tego, co robił twój praprzodek tak naprawdę. No, to są jednak wszystko czyny, które są już w przeszłości i za które nie możesz ty odpowiadać. Możemy o czymś pogadać, Fireway, ta, jak tam Wiki. Of course, I was setting fire to everything I touched, so there was that. To pewnie było trudniejsze, faktycznie. Może byśmy coś o Aldinie się dowiedzieli w takim razie. Tak, to brzmi troszkę jak fantazy jakieś, więc musimy podpytać. To jest ciekawe pytanie w sumie, czy on jest tak potężny jak właśnie jego dziadek, ale... Nie wiem, czy ono jest odpowiednio emocjonalnie wrażliwe, że tak powiem. Co się z nim stało? Myślę, że jest dużo bardziej neutralnym pytaniem. Alden got too bold and too powerful. Someone had to do something about it. So the families of his victims got together. They made a deal with the Fae of the Unseelie Court. How they did it, I don't know. But they turned themselves into hunters. Okej. Ale właśnie wróżki? Po prostu faktyczne wróżki? Elfy również? They became the hunters of Alden, infused with unimaginable power. They were dedicated to one purpose and one purpose only. Stopping and killing Alden by any means necessary. Kurczę, to ale jeżeli w ogóle całe rasy się zjednoczyły, żeby faceta powstrzymać i zatrzymać, no to naprawdę musiał być potężny. Coś mi się wydaje, że Eli na tym poziomie jeszcze... jeszcze nie jest. Nie wyglądasz na zbyt szczęśliwego a propos tej kwestii. Co się wydarzyło później? Ten smutny wyraz twarzy mnie trochę zastanawia. Okej, rozwij myśl. Okej. Rodzinę zaczęli huntować, tak? A, wszystkich magów. Ale... Ha! Wszyscy magowie ognia są aż tak źli jak Aldin? To jest pierwsze pytanie, ale my wiemy, że nie. Przecież on jest... Ile jest w porządku człowiekiem? Jest to za durne pytanie w ogóle. Ale ty jesteś magiem ognia. Uderzmy w to. A, czyli to jeszcze oni potrafią to wyczuć. And I've been here ever since. So yeah, monsters working out in the open never leads to anything good. People will fight back, one way or another. And innocents have to pay the price, every time. Anyway, see you at the next meeting, I guess. Ale to jest trochę ciekawe w sumie, bo to oznacza, że Eli jest aż tak bardzo... Znaczy, oczywiście się różni od naszej postaci, bo to jest jasne, ale... My to ma pewnego rodzaju podobne okoliczności, co my. No bo zwróćcie uwagę, że my też nie możemy przecież tak po prostu jako my wyjść sobie teraz na zewnątrz. Gdyby nie opieka Anavout, gdyby nie to moc tego domostwa i organizacji, która powoduje, że nasza twarz i nasza tożsamość jest rozmyta dla wszystkich, których spotykamy, to prawdopodobnie nas też by huntowali. Więc, znaczy prawdopodobnie, na pewno policja by się nami zajęła. I trochę podobnie, tylko że z kolei z tymi właśnie hunterami, jeśli ci łowcy są dalej aktywni i dalej szukają ognistych magów, to trzeba uważać na to. To brzmi jak coś, co nas ugryzie w tyłek za jakiś czas, szczerze mówiąc. Czy mamy o czymś do pogadania jeszcze, Eli? O to jest pytanie. No, podwieź mi swoje przemyślenia. She's used it before. She'll use it again.
Still, I suppose being banished to Staten Island is punishment enough for most people. Przynajmniej nie Jersey, prawda? Chociaż tyle. O, odpuśćmy już Elajowi, niech sobie ćwiczy spokojnie. Twoje zdolności magiczne. Tak samo zresztą niech sobie Mandana tutaj działa. My musimy się spotkać z naszymi dwoma najświeższymi towarzyszami. Oni chyba nie mają swoich pokoi. Nie wiem, czy ten domostwo już nie ma na tyle pokoi, żeby to ogarnąć. No ale pogadajmy z ludźmi, z Loganem. Zobaczmy, co u niego słychać. KK was jealous. I guess watching over Vicky's kid brother didn't have quite the same punch. Ale zaraz, przecież on... Przecież... Logan nie był z nami wtedy? Ja mam wrażenie, że Logan był z nami. Przecież Logan z duchem tam gadał. Zresztą tak gada, jakby go tam nie było. Chyba, że coś jakimś cudem mylę, ale przecież nie było Mandany z nami. Mandanę właśnie zostawiliśmy, dlatego ona też tak brzmiała, jakby szkoda, że mnie nie było. Ha. A już nie jesteś świeżakiem, Logan. Gratulacje. That's right. Never thought of that. Whatever. Just no hazing rituals. Had enough of that when I joined the force. Anyway, I'm ready when you are. Give a shout when the meeting starts. W każdym razie my i tak nie zamierzamy nikogo, kurczę, kocić i tak dalej, jak to się mówi. Żadnej fali pana Wout nie ma. I can do that. Czy mamy coś do zapytania jeszcze? Czy możemy coś o KK pogadać? Czy ona jest tam cały czas? She can't travel very far from me. Maybe a few hundred feet, half a block at most. So I couldn't shake her even if I wanted to. Not that I would. She's good company. Ale właśnie, czy to nie jest trochę niezręczne w niektórych momentach życia ogólnie? Like I said, KK's good company. See? She just made a farting noise with her mouth. Quality entertainment, free of charge. Okej, no. Ale w sumie widzę, że nasza postać tu jeszcze może troszkę chce podpytać w głębiej. I ja też w sumie jestem trochę zainteresowany. A co kiedy, nie wiem, masz... Ktoś przychodzi w odwiedziny, if you know what I mean. Nie, musimy to wiedzieć po prostu. Czyli Logan trochę się może poniekąd zachowywać jak taki ojciec, co znalazł po prostu córkę. I skupia się na tym, że tak powiem. Jest to jak najbardziej godne szacunku. Możemy o czymś innym pogadać. Obrazek KK, no zobaczmy go jeszcze raz. Nie wiem, czy nam to coś da, już widzieliśmy ten obrazek. Nie, to po prostu jest takie z okazji spojrzenie. No twoje przemyślenia na temat misji. Alkoholich. Kurde, wszyscy w moim zespole poza... Znaczy inaczej, wszyscy w moim zespole nie są szczęśliwi, że ona wciąż ma tą moc, to jest jasne. Ja też nie jestem z tego powodu szczęśliwy. No, ale przynajmniej nie musieliśmy się zmieniać w morderców znowu. Dobra, to pogadajmy z Vicky. I oczy mi trochę przerażają czasami, jak na nią patrzę. Donnie still has bruises on his head, and when I saw Harrison on the street, she looked terrified of me. That almost makes it all worth it. Anyway, chociaż tyle. Chociaż tyle. Wszystko w porządku? Czy masz się tutaj dobrze? Okej, a jak się Donnie trzyma? Może faktycznie. Co tam się wydarzyło w ogóle na Staten Island, jak już pojechaliśmy stamtąd? O proszę, jaki progres. No i jakieś przemyślenia? Okej. Hej, mamy wszystkie informacje zebrane z naszych ludzików. Możemy pogadać w końcu z naszym niebieskim szefem. It has been a long time since I have seen one of the merfolk. To hear they are so changed distresses me greatly. Interesujące, w jaki sposób się zmienili, właśnie. The report is almost unrecognizable from the people I once knew. The merfolk once lived in harmony with humanity. This is several thousand years ago, of course. A, to tam kiedyś, tak? Prawie wczoraj. Playful, loyal to their allies. All they asked in return was to live in peace. Now I hear they are fighting for their lives, fighting wars, building armies. I suppose our world is not the only one which has evolved. Regardless, one must not live in the past. If you are ready, we'll start the meeting. Ale generalnie taki właśnie jest problem z próbą bycia
niezależnym pokojową nacją czy rasą. Jeżeli jest się w 100% pokojowym, jeżeli nie buduje się żadnych armii, żadnych, że tak powiem, jednostek zabezpieczenia własnych terenów czy własnego domostwa, no to wszystko fajnie, że my mamy taką chęć bycia jednostkami, które nie atakują i nie walczą z nikim, ale też cały świat, reszta całego świata jakby może mieć na to kwestie inne przemyślenia. No i to wszystko może się skończyć w ten sposób, że my zostaniemy z niczym, tylko z ideałami. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim chyba. No dobra, rozpocznijmy spotkanie. Coraz więcej nas się tu robi, już się ledwo przy stole mieścimy. For a full year, you were on a mission to ferret out the truth at great risk to yourself. Is this correct? Yeah. Who else was gonna do it? Then it is settled. You are a detective. One who detects. Speak no more of it. Widzisz, on musi mieć ostatnie zdanie, nie? On po prostu w każdej dyskusji ma coś do powiedzenia, skurczybyk. Nie pozwoli, żeby się rzecz zakończyła tak, jak ktoś inny by chciał. Witaj na pokładzie Wiki. Przyda nam się prawdziwy gliniarz tutaj. A co z tym potworem? Czy możemy o tym pogadać? Nic nie mów. No witaj na pokładzie Wiki. Authority of the city of New York anymore, but I still got some tricks up my sleeve. Indeed. Now on to the matter at hand. I am thankful that you let the general live. O, proszę bardzo. We're close friends of the Merfolk once, but I would be remiss in my duty if I did not express reservations. It was the only way to end things without killing anyone, sir. I am aware. But can both the general and Joy Harrison be trusted? Nie. Truly spoken. We will just have to wait and see. You all did good work last night, considering the circumstances. But my question still stands. Why? Why is the demon doing this? What does it have to gain? We still don't know. Have we exhausted every lead? Spoken to every witness? Is there anybody left? I can take another crack at the ghost in the village eye basement. A właśnie, zapomniałem o tym duchu. Real? Did you do any forensics? On the ghost? On the body. Jesus Christ, you people really do need me. No dobra, to w takim wypadku trzeba będzie zabrać naszego duchoznawcę i ciałoznawcę i wybrać się do tego miejsca. Okej. Okay. Mamy materiał do pracy. Teraz po prostu musimy zaimprowizować. Aktorsko zadziałamy. A co? Report back when you have new information. Meeting adjourned. To nie było jakieś długie spotkanie. Aha, no tak. Sorry. Nie zapytasz, jakie dziecko? Ach, rozumiem, że ona już po prostu wie, jakie dziecko, okej. Okay. No dobra. We getting out there or what? Jak najbardziej. Tylko kto ma, kurczę, z nami... pójść. I no myślę, że to jest pytanie na razie trochę retoryczne. To znaczy musimy zabrać Logana i musimy zabrać Wiki, żeby tego ducha ogarnąć w 100%, więc... Wiki, Log... O! Party musi mieć Elaya albo Mandanę. To jest dopiero ciekawostka. Nie możemy ich zostawić. No to nie, no to przepraszam cię, Mandana, z całym szacunkiem, ale Elay to jest moja ulubiona postać. Miałem im pogadać jeszcze przez chwilę w tym... Subwayu. Budget constraints. Yeah, I get that. But what about an emergency? No to jest dobre pytanie w sumie. Yeah, like let's say some monster is about to rip the mayor's arm off. You're gonna take the subway? Don't be foolish. Yeah, the mayor would just grow a new arm. No pewnie, że tak. Już to jest jasne. Co to w ogóle za pytanie? Wait, what? It's a long story. A, czyli mayor faktycznie jest jakimś paranormalnym bytem. Burmistrz w sensie. No pięknie, dobrze wiedzieć. Jak już nawet burmistrz jest w coś zamieszany. Tak mówię, nawet burmistrz, jakbym go, kurczę, poznał. Zobaczmy się, mamy Wiki. Weźmiemy Wiki i pójdziemy sobie do tego ducha. Sprawdzimy, zrobimy tam autopsję na ciele. Zobaczymy, czego się dowiemy. Oh shit, znowu nas tu poznają. Oh, hey, Corey. How's it going? You know, standing here in the rain, guarding a wreck. You? Eh, things sucked. Might be getting better. Catch up later. Sure. It's good to see you. Teraz pewnie byśmy się dostali tam do środka bez problemu. Sure, he's a cop, isn't he? There's not as many of us as you think. We all talk. Szczerze, nigdy nie myślałem o tym, ile w takim mieście może być policjantów i czy się wszyscy znają. Odruchowo zakładałbym, że się nie znają wszyscy, no come on.
No może jak rewiry są blisko siebie położone, to mogą ze sobą rozmawiać częściej, dlatego tak to wygląda. Dobra, zejdźmy na dół. I Wiki czyni swoją powinność. Jesus, did a crate of miracle grow explode? It was a large spillover of life energy, but essentially, yeah, that's kind of it. Dobra. Zróbmy, co możemy zrobić. This the stiff? That's him. Right, let's take a look. He's covered in moss. Grass, weeds, it's kind of taken over his skin. Yeah, my best guess is that he's being absorbed by the life energy in the room. What? He's being eaten? Are we safe in here? Dobra, pytanie kolejne. It doesn't kill. As long as we're alive, we're fine. Fine. But if I turn into plant woman, I'm coming after you. Anyway, good news. His hands are still pretty humanish. Okej, okay, a po co nam jego ręce? His hands, his fingers, as in fingerprints. Okej, fair enough. That's the easy part. Now I just gotta call in a favor. Yeah, Donnie, it's me. I'm sending you a file. Fingerprints. Could you get them analyzed for me? Yeah, it's deadass urgent. You can't? Oh, my man. I owe you one. My bro didn't disappoint. This guy is Harry Taylor. 62 years old, petty thief, homeless since 09. Dropped off the radar about a year ago. I guess we know what happened to him. That's about all I can do for now. Is it cool if I take off? I promised Donnie a burger. Tak, myślę, że możesz iść. A właśnie, przy okazji przyjdzie nam tutaj Logana. Wiki poszła na hamburgera. Logan wpadnie zajmować się duchem. Witaj ich kolego, nawet sobie cześć nie powiedzieli, tylko po prostu zaakceptowali to, że są w tym samym miejscu. Hey, it's us again. Harry Taylor? Harry Taylor, you know me? I know of you. Oh, I see. So it worked. Okej. Okay. Co miało zadziałać? The pain. It's all gone. The ritual must have worked. Obawiam się, Harry to był, tak? Że to nie zadziałało jednak, niestety. A przynajmniej nie w taki sposób, jakbyś sobie tego życzył. Will it hurt? No. The hard part's over. Just take KK's hand, okay? Okay. Wystarczyło imię kolegi poznać i można go było odesłać. Czasami niektóre akcje są prostsze i krótsze. O-o. To nie brzmi dobrze. No, ciało nam zniknęło. Maybe. Cokolwiek się tutaj dzieje, to mam wrażenie, że to się może zaraz źle skończyć. Dobra, spadamy. Że się chciałem przez chwilę O, nie spadamy jednak. Druidzi atakują. Albo jakieś inne... Enty, okej. Okay. Melkiresa, czyli innymi słowy... My mamy na imię, w sensie nasz demon miał na imię Melkiresa w takim wypadku. Worshippers? Wyznawców? That spirit was the only worshipper I had left and you destroyed him. Worshipper? That was no worshipper. He was just someone who needed help. So we helped him. A bestower. Rare as hen's teeth you are. You cannot resist your nature. I cannot fault you. Okej. Rozsądna kobieta. A jaki to był arrangement? Jaki wy mieliście układ? No tak się stało niestety. Look, whatever deal you made, it wasn't with him. The fire mage. I thought Alden's hunters put you all to death. O proszę bardzo, nawet ci hunterzy nam się pojawili. I believe I understand now. You joined them, the unavowed. The ones who banished me to the North Woods. Oh. Czyli innymi słowy, nawet mieli już do czynienia tutaj z koleżanką. Proszę bardzo. North Lasy Północne są jakieś 80 bloków stąd.
This grove was created with magic that I gave you, making it an extension of my domain in the North Woods. Completely in line with the terms of my banishment, if not the spirit of them. But that's Jin's for you. Always so literal. Wait, Jin? You saying Mandana banished you? I speak of Kalash. Oh. Does he still live? Sure he does. I'll tell him hi. We're done here. Now let us go before I burn this place to the ground. Tak w sumie ile jest naturalnym przeciwnikiem. Z drugiej strony, no właśnie. Uż! Po prostu go zabrało! Melkaresa, you are free to go. Ale my chcemy Elaya z powrotem, przepraszam bardzo. Fuck. No, nie pykło Logan, co nie? Nie pykła nam ta sytuacja. Why was I left behind? Eli is not a fighter. Leading him into danger was irresponsible. My nie wiedzieliśmy, że tam jest. I do have some experience in combat, father. You weren't there. It happened too quick. There's nothing you could have done. Perhaps. Perhaps not. Guys, we need facts. We need data. Who is this tree lady anyway? You said you imprisoned her. It was centuries ago. This city was just forming. It was taking over her forest. She resented it. No, nic dziwnego, to był jej las. W sensie, wiecie, mimo wszystko to jest trochę tak, gdybym ja teraz przyszedł do jakiegoś miasta i zaczął rozwalać bloki, no nie? I po prostu mówić, że teraz ja tutaj mieszkam. To, że ona się wkurzyła, mnie absolutnie nie zaskakuje. Oczywiście to, że zaczęła zabijać, to jest może troszkę overreaction, ale... Come on. Motywacja jest jasna. W jaki sposób była w stanie tak łatwo przezwyciężyć Elaya? Can't Eli throw fire? How did he get taken by a thing made of wood? Elen is cunning. Her experience extends back thousands of years. If she could not defend against fire magic by now, I would be disappointed. But rest assured, Elen will pay for taking Mage Beckett. Ze wszystkim to nas interesuje nie tyle to, co bardziej, żeby uratować faceta. Come on. Dlaczego po prostu nie zabiliście? Nie, mój demon ją wypuścił, świetnie. Powiedziała, że chce negocjować warunki. No, Elaya, dokładnie. Dobra, teraz pojawia się pytanie kolejne. No właśnie, przecież to jest pułapka na 100%. You don't invite the enemy to your door without a reason. You forget that I defeated her once, when her forest... No dobra, ale to było lata temu. Now she has only a tiny grove. Her power is a mere fraction of what it was. Okej. Okay. Mój demon ją wypuścił, fantastycznie. Partially, but perhaps that was the intent. To free Galen. But why? A discussion for another time. After we rescue Mage Beckett. Pełna zgoda. Nie będę pytał, dlaczego jej nie... Kurczę, kinda mnie to interesuje, chociaż nie jestem po stronie tego, żeby zabijać. Zapytajmy. Dziękuję. To jest dobra odpowiedź. To jest w porządku, w sensie, no... Pominam, jakby ja ją rozumiem. Galen knows you. Or at least, she knows the demon that was within you. That can definitely be used to our advantage. And get some answers in the bargain. Tylko jesteśmy aktorami, więc może sobie ogarniemy, jak tam działać. You ain't leaving me behind either. This is a negotiation, not a battle. Only the three of us are needed, but your zeal is appreciated. Czy innymi słowy, szanić waszą dwójkę, my idziemy. Yes, the sooner the better. No dobrze, moi drodzy, w takim wypadku w kolejnym odcinku czeka nas akcja ratowania Elaya. I mam nadzieję, że nam pójdzie dobrze, bo tak jak mówiłem, to jest obecnie moja ulubiona postać w tej grze. Więc jednak głupio byłoby akurat tą ulubioną stracić. Także zrobimy wszystko, co w naszej moczy... Moczy, tak, świetnie. Co w naszym moczy, żeby go uratować. Moi drodzy, jeśli wam się seria podoba, albo ten odcinek przynajmniej, to zapraszam was do zlajkowania tego filmu i subskrypcji kanału. A my przy tych fantastycznych dźwiękach muzycznych w tym momencie usłyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!